Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl i witamy w kolejnym odcinaczku z Destiny 2. Strategosa zaliczyliśmy w poprzednim. Znaczy ukończyłem strategosa w poprzednim, więc... Teraz idziemy do Czarnego Exodusu. Dlatego, że... Musimy sobie odpalić sobie danie. Biedna macierz. Od rozbicia Exodusu minęły całe wieki. Wątpię, żebyśmy cokolwiek znaleźli. Pobieranie ukończone. Przeglądam archiwum kryptarchów numer 107-1. Duchy i strażnicy. O rany. Czyli oni wszyscy nie żyją? Ciekawe. Co my tu mamy? Zlecenia. Zabójstwa granatami. Dobry wybór. Do zobaczenia. Samotność. Samotność. Ech, chwila, dziwne. Odczytuję jakiś sygnał. O, jakiś trupek. Odczytuję nagranie głosowe z komputera tego skafandra. Pomocy! Pomocy, powtarzam! Czarny Exodus został zaatakowany przez nieznaną, obcą formę życia! Mamy na pokładzie 600 ludzi! Wszystkie systemy padły! Spadamy! Pomocy! Tędy. Masz, diabły. Mieszanina eteru. No, no, to tam się jeszcze chowa. Wyłazić. O, engramik.
O, coś tu jest. Pięknie. Tam jakieś buciki 776 782. No dobrze. Gdzie mam teraz iść w tamtym kierunku? Został tylko pilot, kapitan i ja. Kapitan twierdzi, że nadajnik satelitarny Exodusu może ciągle działać. Według mnie całkiem mu odbiło. No kurde, no.
Vexowie coś budują. Obliczenie prawdopodobieństwa. Tak, budują. Poszli. Nie wiem, czy ja chciałem dołączyć do tego wydarzenia. Lecę dalej. Ci Vexowie coś budują. Obliczenie prawdopodobieństwa. Tak, budują. Poszli. Masz dziugu. Nie wiem, gdzie oni tutaj są, ale gdzieś. Gdzieś tutaj. Przekaźnik satelitarny to nasza jedyna szansa. Jeśli chcesz, zostań, ale ja idę. Przepraszam. Wrócę po ciebie. To był kapitan Jacobson. To jego głos. Jeszcze się tak nie ekscytuj. Spróbujmy znaleźć ten satelitarny nadajnik.
Estus to chyba jedna z najładniejszych miejscówek w całej grze. Przynajmniej z tych takich dostępnych w podstawowej wersji. Jest mikroprocesor. Próbuję wysłać wiadomość. Nadajnik jest sprawny tylko w 13%. Może będę w stanie naprawić go zdalnie. Zaczekajcie chwilę. Końcówka brzmiała jak sygnał Vexów. Według mojej bazy danych, ten odgłos to dla Vexów zarówno powitanie, jak i okrzyk bojowy. Vexowie mogą wiedzieć, co się stało z kapitanem. Albo przynajmniej, gdzie zniknął. Wieki temu.
tam jest. Sprawdzam naszą bazę danych. Nie wierzę. Według weksów kapitan zmierza w naszą stronę. W tej chwili. Tam w górze. Coś tam jest. Nieważne. To tylko jakaś dziwaczna harpia. Nie, bądźcie tę dziwaczną harpię. Sami powiedzieliście, że kapitan zmierzał właśnie w waszą stronę. To nie mógł być on. Mógłby co prawda kogoś po nas wysłać, ale nie znam nikogo, kto przekonałby Vexa do czegoś takiego. Kapitan Jacobson miał świetny kontakt ze wszystkimi mechanicznymi formami życia. Następne nowe zadanie, czyli gdzie? Czarny Exodus. Dalej. Okej. Okay. Tu musimy iść, no to pójdziemy tu, nie? Czy mam jeszcze tu jakiś ten nowy pancerz czy coś? Nic mi nie wpadło? Nic. Jeszcze nie było. Tu jeszcze nie byłem. Kapitanie, udało się znaleźć kapitana? Chwilowo go nie widzimy, Macierz. Przykro mi. To nic takiego. W ogóle nie czuję się zawiedziona. Nie czekałam przecież na tę chwilę od stuleci. Znowu ta harpia. Wydaje się być przyjaźnie nastawiona. Może zaprowadzi nas do kapitana. W najgorszym razie będziemy mieć ciekawą historię dla Ashera. Jim? Ty? Jak? Kapitan?
nie wiedzieć. Kapitan Jacobson? Macierz, to nie jest twój kapitan. Kapitan. Tak. Przyjdź. Próba. My, próba. Udowodni Vexem swoją wartość? Jaką wartość? No! Fuck. To wygląda na spoko, tylko... Wiedziałem, że to jakaś pułapka. Macie, wypadł mi stąd. To moja ziemia. Gdzie kapitan Jacobson? Kapitan Jacobson. Tak. Przyjdź. 74, dobra, 7. 80, wywalamy. Zawsze drobna poprawa w jakości pancerza, nie? Shit, nie ten przycisk, ja pierdolę, no. Macierz, tylko nie mów, że nic nigdy dla ciebie nie zrobiliśmy. Dlaczego miałabym tak mówić, mój przyjacielski duszku?
Hej, ta harpia znowu ruszyła. Tu jest jeszcze jedna harpia, okej. Ciężko. Co oni mi to dali? Interferencja 784. No, co to jest ciężko? Losowe cechy tego przedmiotu. No to granatnik. Czy ja chcę granatnik? Jak ja mam się tu dostać? Ziomuś. Aha, dobra, tak, muszę się dostać stąd. Po co tu jesteś? Kapitanie Jacobson? Słyszy mnie pan? To ja, Macierz! To ty, moja Macierz. Tak, mam to wspomnienie. Jesteś dobrą Macierzą. Zawsze pomocą. Bardzo dobrze. Kapitanie? Czy pan... Szukałam pana każdego dnia. Tak mi przykro, że pana nie znalazłam. Odszedłem. Tak. Mam to wspomnienie. No i co z tym wspomnieniem? Tam mam iść? Jesus. No dobra, jestem z powrotem. Zgadza. Tak. Wypróbujemy zagadę. No i szybko rozwaliliśmy dziuga. To nie było takie trudne.
Exodusu. Mieliśmy nadzieję poznać nowe gwiazdy, skolonizować inne systemy. Zawiedliśmy. Nie potrafiłem ocalić moich kolonistów. Nie potrafiłem ocalić mojej załogi. Nie potrafiłem nawet ocalić siebie. Maszyny się zbliżają. Myślę, wydaje mi się, że mnie badają. Jeśli ktoś to odnajdzie, zrobiłbym to wszystko raz jeszcze. Mimo wszystko. Kapitan Jacobson. Nie żyje? Tak. Przykro mi. Macierz? Zobaczymy się wkrótce. Okej, co my dostaliśmy? Tu jest jeszcze zadanie Czarny Exodus. Zaszyfrowany engram. Jestem prawie przy czarnym Exodusie, nie? Nie, teraz idę w głąb. Dobra, nie będę się tu przemieszczał. Kapitanie, chociaż nie mogę naprawdę doświadczać żalu, symuluję niezwykle zbliżony stan. Wasz, kogoś stracisz? Nie możesz powstrzymać się przed tworzeniem projekcji możliwych wersji rzeczywistości, w których ten ktoś wciąż żyje. Dziękuję za pomoc, kapitanie. Ta ekspedycja dostarczyła mi wiele danych do przetwarzania. Nie mogę się doczekać następnej wyprawy. Co my tam dostaliśmy? Dostaliśmy karabin automatyczny, pokonani wrogowie, broń boczna, drang.
784. Legendarna. Chem splątanej sieci. Otwieram węzeł 9875A. Nagłówek. Projekt SIVA. Pliki zaszyfrowane algorytmami Epsilon Theta w wersjach A, D i G. Nie udało mi się znaleźć kluczy deszyfrujących. Kluczy deszyfrujących się nie udało znaleźć. Co się udało znaleźć? Otwieram węzeł 7874A. Uszkodzony. Otwieram węzeł 7874B. Uszkodzony. Otwieram węzeł. Witam, kapitanie. Proszę na siebie uważać, kapitanie. Co tam jeszcze mamy? Zadania? Nie. Zadania. Zabójstwa słoneczne 17:30. Relikty z Złotego Wieku. Ta broń pochodzi z Złotego Wieku. Być może i kryje sobie więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Kryptarcha Rahul może znać odpowiedź na to pytanie. Śledź. A co tam jeszcze możemy mieć? Macierz, a gdzie jest kryptarka Rahul? To jest pytanie. Otwieram węzeł 7874A. Uszkodzony. Otwieram węzeł 7874B. Uszkodzony. Kryptarka Otwieram Rahul. Węzeł 7874C. Uszkodzony. No to dobra, to wracamy na... Wracamy na ziemię i na do miasta. Dowiemy się, co się stało. Albo co się stanie, albo jakie dostaniemy zadanko. Związane ze zdobywaniem przedmiotów ze Złotego Wieku. Jeden już zdobyliśmy, jakiś pistolet. Gdybym jeszcze używał pistoletów, to było spoko, także nie używam tego. No, klasyczne kampanie są dostępne. No to idziemy do pana kryptarchy. Panie kryptarcho. Mamy interes do ubicia, strażniku. Relikty ze Złotego Wieku. Fascynujące, nie wiedziałem takiego projektu od... Na broni znajdują się znaczniki Złotego Wieku, które należy poddać dalszym badaniom. Jeśli mamy dalej rozwijać ten projekt, potrzebował będę materiałów dla moich badań. Engramów, krótko mówiąc, kryptarcha Rahul. Dobra, no to otwórzmy. Co tu ma? Stęga retropancerza. Okoliczności się zmieniają, ale dane zawsze pozostają takie same. 7761. Karabin snajperski, karabin snajperski. Szczegóły. Od czasu zapaści pistolety te były wielokrotnie przerabiane, tak, by zwiększyć ich moc. Zaczynaj, oczywiście. Karto inskrypcji od Sigrun dla Wiktora.
Co tu ma? Mały kaliber. Zwiększa zasięg. Szał. Zabójstwa to bronią na pewien czas zapewniają zwiększone obrażenia. Akumuluje się do 3 razy. Zabójstwa to bronią przodowoją szturma. Kolejne zabójstwa przepełniają magazynek. Szturma kulami zadając dodatkowe obrażenia. Nasyć. Osa piaskowa. Moduł ulepszeń. Nie mamy modułów. Mistrzowska broń. Mistrzowska broń. Przekuj broń. Mistrzowski tygiel. Wszechstronny uchwyt. Złoty gnat. Nice. Czy jakieś przedmioty nam wypadły, których nie zdążyłem zebrać? Nie wygramy wojny rytmicznymi. Sprawdzam. Nic nie ma. Zobaczymy jeszcze u Banshee, czy dostanie moduł ulepszeń. Podejrzewam, że nie. Czego ci trzeba? Moduł ulepszeń. Ale nie mam igły z fazą szkła. A tu nie mam filamenty helowe. Kalibracja polowa. Kalibracja karabinu. Okay. Niech mur nigdy nie upadnie. Nie mam pojęcia, do czego to służy. Czy wykrywa skrytki na straży przedniej z plątanym brzegów Abroży Banshee. Skaner Stygla. Dobra, bronie schowaliśmy, będę ulepszał później Thunderlorda, bo mi się dobrze nim strzela. Strażnicy, czas. Ale to było chyba na tyle. Przynajmniej w dzisiejszym odcinku, więc dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.